Cześć, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. Jest godzina 14, a ja dopiero się obudziłam. Znaczy wstałam już wcześniej dzisiaj, o 7, ale tak naprawdę tylko przygotowałam Oliwkę Maxowi, zawiózł ją do szkoły i poszliśmy dalej spać. Maxa teraz nie ma, pojechał już do fryzjera i po Oliwkę, a ja dopiero właśnie się obudziłam. Więc teraz idę, się ubiorę jakoś tak cieplutko, bo jest mi strasznie zimno. I zabieram się za szybki obiad. Dzisiaj będę gotowała żurek, bo mieliśmy ochotę, więc szybko będę już tam wszystko gotować. I jak Max wróci, ogarnę szybko tutaj pokój i składamy łóżeczko, więc zapraszam Was na dzień z nami. Mam też o godzinie 17 rzęsy, właśnie mi się przypomniało. Więc super w końcu, bo już tak mi powypadały i tak mam je długo. No ale już braki są, a na święta przydałoby się je zrobić. Więc tak, ja idę, ubiorę się teraz. Blanka mi tutaj uciska gdzieś i muszę ją ułożyć inaczej. I lecimy z tematem łóżeczka. Super! Jadź! Weź mamie dać. Instrukcja dla mamy. Mama tu będzie zarządzać. Wow! Tak to wygląda. Wow! Czekaj. Ale pomocnica. Wow. I to jest chyba szuflada, więc tego może nie podnośmy. Tylko gdzieś tutaj na boku połóżmy. Podnoś mi tę instrukcję. Ale fajnie. No to będzie do szuflady chyba. Oli, gdzie ty jesteś? Udało się, złożyliśmy już łóżeczko, ale się cieszę. Teraz tutaj materacyk dam i musimy zawiesić jeszcze baldachim, więc zaraz Maxa poproszę. To jest dla mnie? Poproszę. Ile tego jest? Ale tamto poprzednie to innej miałam firmy, nie? Co mi wtedy zamawiałeś? Co to było? Weź, Max. Obsypałeś mnie czymś. Max, tamto co by... I tutaj jest co? Białko? Ale to jest fajne. Łóżeczko już złożone. Bardzo się z tego powodu cieszę. Olinek, uważaj. Teraz będę pakowała pampersy i tak dalej tutaj do szuflad, żeby sobie leżały i nie zajmowały miejsca. I niestety źle odliczyłam tutaj tą ścianę i nie zmieści nam się obok komoda. Więc albo jeszcze w Ikei kupimy taką wąską Alex, albo po prostu komoda będzie musiała stać gdzieś w innym miejscu, co niestety mi się nie podoba, no bo wiadomo, jednak komoda przy łóżeczku wypadałoby, żeby była, żebym nie musiała krążyć. Na szczęście mam tutaj parapet, więc jakieś takie rzeczy, które nie zepsują się od światła,
mogę sobie położyć tutaj na parapecie, ale no wiadomo, jakieś czy oliwki, czy coś, no to nie może się nagrzewać, więc nie mogę postawić po prostu na parapecie na słońcu. Więc będę coś kombinować. Włosy mi wszędzie odstają. Okazało się w ogóle, że dzisiaj miałam rzęsy i zapomniałam o tych rzęsach. I niestety, jak już wyjeżdżałam, to się okazało, że nie ma dziewczyny, która robi mi rzęsy. Już pojechała do domu, no i musiałam przełożyć to na niedzielę. Więc trudno, ale bynajmniej zajmę się tym tutaj kącikiem dla Dzidzi i poukładam tam te rzeczy wszystkie, żeby ładnie to wyglądało. Oliwcia mi śpi, dostała stan podgorączkowy, nie wiem co się dzieje, ale może jakaś infekcja. W zasadzie jutro jest ostatni dzień, taki luźny w szkole, mają tylko wigilię i nic więcej, więcej jej nie puszczę. I ona sobie teraz odpoczywa. Ja mam tu wszędzie pełno włosów, jestem już zmęczona, ale tak zmęczona, powiedzmy pozytywnie, że wiem, że może szybciej troszeczkę zasnę, nie jest to jakieś super uciążliwe, dlatego postanowiłam tutaj zorganizować takie pudełeczka i takie plastikowe mam, które chciałabym właśnie tutaj gdzieś trzymać przy łóżeczku, czy właśnie takie, żeby było takie bardziej mobilne, jakieś pampersy, rzeczy, które będą po prostu często potrzebne przy Dzidzi, żeby zawsze mieć to pod ręką. I tutaj mam tak samo takie plastikowe, większe i chciałabym w nich przygotować rzeczy typowo do kąpieli, typowo właśnie jakieś takie zapasy, żeby wiedzieć jedno pudło, które zabrać, jak na przykład będziemy kąpać Blankę i to tyle. Łóżeczko postanowiłam, że będzie tutaj stało i postanowiłam, że połowa mojej komody z kosmetykami, a w zasadzie cztery szuflady z kosmetykami, przeniosę do tej tutaj komody, która miała być dla Blanki. I ta komoda pójdzie do Oliwki, do pokoju, w której mam zamiar swoje ciuchy po prostu ułożyć, bo tutaj już nie będę miała miejsca na kolejną komodę. I tą komodę z Ikei tak jakby przygotuję wszystko dla Oliwki. Po prostu będę musiała biegać z jednego końca do drugiego pokoju, ale mam nadzieję, że jakoś się zorganizujemy i że jakoś to będzie. Mam nadzieję, że dam radę i nie będzie to jakieś super uciążliwe biegać w tą i z powrotem. Więc łóżeczko będzie stało tu, zaraz je poprawię, komoda z drugiej strony pokoju, ale jak już wszystko przygotuję, to myślę, że oddzielny film o tym nagram. Więc ja teraz cały czas myślę, co, gdzie najlepiej przełożyć i jak już będę wiedziała, to później Wam też w jakimś filmie pokażę właśnie te wszystkie pudełeczka, jak to wygląda. Oliwcia śpi, więc swój kalendarz otworzy jutro za dwa dni, a ja teraz otworzę moje okienko. Szukam tutaj gdzieś dziewiętnastki. O, widzę. Zobaczmy, co to jest takiego. Tutaj mamy. Wyobraźcie sobie, że jest to rozświetlacz, wypłynie, naprawdę bardzo ładny, taki złoto-szampański, bardzo, bardzo ładny kolor, więc no fajnie, jeszcze takiego czegoś nie miałam, będę testować na pewno. Moje paznokcie wymagają już naprawy, ale niestety nie będę mogła z powrotem zrobić teraz już koloru, będę musiała to ściągnąć i zrobić przezroczyste. No bo tak naprawdę nie wiadomo, kiedy urodzę, a do szpitala raczej wolę mieć zwykłe, gołe pazury. Kochani, Oliwka już mi śpi, dlatego ja się z Wami teraz będę żegnać. Idę zjeść coś jeszcze na kolację i później albo położę się koło niej, będę oglądała jakieś filmy i już zasnę. Albo jeszcze pójdę sprzątać u niej w pokoju, zobaczymy. Mam dzisiaj w miarę dużo siły, dlatego chciałabym to wykorzystać, bo wiem, że rzadko się teraz to zdarza. Jakoś tak, nie wiem, zabrałam się za ogarnianie tutaj pokoju i już naprawdę bardzo dużo rzeczy ogarnęłam, przygotowałam. I naprawdę się z tego powodu bardzo, bardzo, bardzo cieszę, dlatego postaram się jeszcze wykorzystać moją energię, bo i tak pewnie zasnę o godzinie 3 i bez sensu
leżeć i przewracać się z boku na bok, gdzie wiem, że i tak po prostu nie zasnę. Ja nie przedłużam, kończę i widzimy się już jutro. Będziemy zdobić choinkę, będziemy troszeczkę sprzątać, jednak nie jedziemy jutro po wózek. Stwierdziłam, że bez sensu jechać w piątek przed świętami po wózek 100 km w jedną stronę, żeby tylko go odebrać, gdzie możemy zrobić to tak samo po świętach i na spokojnie i bez tej gonitwy. Po prostu kilka dni nas nie zbawi, a mam nadzieję, że przez te kilka dni i tak Blanka się nie urodzi, a nawet jeżeli się urodzi, to i tak nie będziemy potrzebować od razu wózka. Więc tak, to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już jutro. Buziaki!